Gwiazda TVP zdecydowała się na opuszczenie stacji, z którą współpracowała przez wiele lat. Zamierza zakończyć karierę w mediach. Jej fani nie mogli się tego spodziewać. TVP będzie musiało się pożegnać z jedną ze swoich gwiazd. Po długiej współpracy zdecydowała się opuścić stację. Zapowiedziała również, że już nigdy nie będzie pracować w telewizji. TVP żegna swoją gwiazdę. Podjęła ostateczną decyzję. Zuzanna Falzman pracowała w telewizji przez 22 lata. Kilkanaście lat pełniła funkcję polskiej korespondentki w Waszyngtonie. Od 2016 roku pracowała dla TVP. Wcześniej przez 8 lat była szefową waszyngtońskiego biura Polsatu. Ponadto na koncie miała współpracę z TVN, czy TV4, w USA spędziła 11 lat. Teraz wróciła do kraju i podjęła decyzję o zakończeniu pracy w telewizji. Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję, że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą. I do zobaczenia, napisała dziennikarka na TVP na Twitterze. Natalia Falzman skradła show na gali Oscarów. W wywiadzie zdradziła swoje dalsze plany. Jeszcze rok temu Zuzanna Falzman poprowadziła relację z rozdania Oscarów. Co ciekawe, o jej kreacji z tej prestiżowej gali pisały zagraniczne media. Jej czerwona sukienka zwracała uwagę na tyle, że skradła show niektórym dużym gwiazdom. Wygląda jednak na to, że więcej w telewizji jej nie zobaczymy. Po ogłoszeniu odejścia udzieliła wywiadu portalowi Wirtualne Media, w którym powiedziała o swoich dalszych planach. Dzisiaj grzeje, 1. Anita Werner z partnerem na telekamerach. Gwiazda w końcu pokazała młodszego ukochanego. 2. Przyjaciółka Pawła Królikowskiego wyznała nieznane fakty o jego stanie. Nikt nie wiedział, przez co naprawdę przechodził, tak jak napisałam, żegnam się z mediami. Nie przechodzę ani do żadnej innej telewizji, ani do radia czy wydawnictwa. Po powrocie do Polski dostałam kilka propozycji pracy. Zdecydowałam się na jedną z nich. Nowy pracodawca za 2-3 dni sam wyda komunikat w tej sprawie, powiedziała w wywiadzie Natalia Falzman. Najlepsze newsy dnia, źródło, Gazeta. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.